Cześć, tutaj Ewa z Ogrodów Ewy. Witajcie serdecznie. Zima to jest idealny czas na szukanie inspiracji. Mamy sporo chwil wolnych, żeby pomyśleć, w jaki sposób byśmy chcieli, żeby nasz ogród wyglądał. I warto też planować ogród w ten sposób, aby on był ładny również zimą. No i mam dla Was przygotowanych kilka krótkich, fajnych porad, w jaki sposób zaplanować ogród, żeby zimą też nam się chciało do niego zaglądać i żeby inni też zazdrościli nam widoków, jakie mamy z okna na nasz ogród. No to chodźcie, pokażę Wam, jak zaplanować taki ogród, żeby był fajny również zimą. Pamiętajcie, że ważnym elementem są ścieżki, żeby zapraszały do przechadzania się po ogrodzie przez cały rok. Fajnie jest je podkreślić. Tutaj mamy przykład ścieżki podkreślonej bukszpanami ciętymi. Możecie zobaczyć, super to wygląda. Na samym końcu dwie kuleczki, które nadają po prostu idealny charakter dla tej ścieżki. Bukszpany są zimozielone, więc są idealnym rozwiązaniem, ale można ścieżkę podkreślić również trawami, kamieniami lub innymi elementami, które będą przez cały rok efektywne. Nie bez powodu hortensje są hitem od kilku lat i cały czas robią furorę, bo one są fantastyczne nie tylko latem, ale zobaczcie, jaki efekt dają zimą. Uwielbiam te zaschnięte kwiaty, które tak naprawdę będą zdobiły Wasz ogród, dopóki ich nie zetniecie, czyli na wiosnę. Słuchajcie, planując ogród, to oczywiście najważniejszy jest dobór roślin. Żeby ogród był atrakcyjny zimą, musicie dobierać rośliny tak, żeby one się różniły kolorami i strukturą. Dobierajcie rośliny takie, które będą przyciągały wzrok kolorowymi pędami lub pniami. Na przykład idealnym gatunkiem są derenie. Za mną znajdziecie piękny dereń o czerwonych pniach. Natomiast w ogóle moim ukochanym faworytem jest Midwinter Fire. Z kolei, jeżeli chodzi o rośliny, które wyróżniają się atrakcyjną korą pni, jest oczywiście nasza rodzima brzoza, ale znajdziecie też dość wiele innych gatunków. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj macie przepiękną kompozycję zimową. Dereń z czerwonymi pędami Sibirika i biała kora pnia brzozy. Cudowna kompozycja i najprostsza tak naprawdę znajdzie się w każdym ogrodzie, będzie pasować idealnie. Poza trikami fajnie jest zaplanować też elementy nieożywione, które będą powodować, że ogród będzie ciekawy głównie zimą, tak jak teraz nam na tym zależy. Postawienie takiej ławeczki, jak ta, na której siedzę, sprawi, że nie dość, że będzie ciekawy element widoczny już z daleka, ale też będzie Was zachęcało do tego, żeby wyjść do ogrodu w mniej korzystnych temperaturach. Innym trikiem jest postawienie rzeźby albo nawet zwykłego głazu, który można delikatnie podświetlić, tak żeby przyciągał wzrok też wieczorem. No i oczywiście staw. Nie w każdym ogrodzie możemy sobie na to pozwolić, ale w nawet niewielkim ogródku możesz się znaleźć jakiś element wodny, który jak tylko przymrozi, spowoduje, że będzie panowała niezwykła, tajemnicza i spokojna atmosfera, że tylko się chce siedzieć i patrzeć. Pamiętajcie, kwiaty są wszędzie, nawet zimą. Często w ogrodzie szukamy spokoju i odetchnienia. Jeżeli chcecie takiego efektu, to najlepiej jest stworzyć kompozycje w bardzo jednolite, w monochromatycznych kolorach. Do tego idealnym rozwiązaniem będą trawy. Zachęcam Was, żeby chociaż pojawił się jeden gatunek, który będzie zdobił przez cały rok Wasz ogród, no i stworzy niezwykły klimat i tajemniczą atmosferę. Planując ogród atrakcyjny zimą, musicie zaplanować również zimozielone rośliny. Mogą to być tuje, świerki, sosny. W zasadzie wybór jest przeogromny i oferta roślin jest naprawdę wielka. Dobierajcie kolory tych roślin w ten sposób, żeby były zróżnicowane pod względem intensywności. Może być bardziej żółte albo szary odcień zieleni. W każdym razie na pewno fajnie jest zróżnicować, jeżeli chodzi o kolorystykę. Jeżeli zastosujecie się do tych kilku wskazówek, na pewno uda Wam się stworzyć ogród atrakcyjny przez cały rok.
Tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten spacer. Mam nadzieję, że Wam też się podobało, ponieważ ja po prostu jestem zachwycona. Dzisiejsza pogoda była rewelacyjna. Tymczasem zapraszam Was do śledzenia tego, co się dzieje u mnie na stronie Ogrody Ewy, jak również na moim fanpage'u. Będzie na pewno sporo ciekawych informacji o obecnych trendach w ogrodach, wycieczki po ogrodach, jak również poradę, jak stworzyć rewelacyjne ogrody. Trzymajcie się.